Otwórzmy proszę pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 11 i po raz trzeci i ostatni przeczytamy pierwszych 16 wierszy z tego rozdziału i zastanowimy się nad ostatecznymi obiekcjami stawianymi tej nauce, którą tutaj apostoł Paweł dla nas, myślę, prosto i klarownie przedstawia. Apostoł Paweł rozpoczyna mówiąc: bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie nauki tak, jak je wam przekazałem. A chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. I każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę. Bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona. Jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże. A jeśli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę. Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Kobieta zaś jest chwałą mężczyzny. Bo mężczyzna nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy ze względu na aniołów. A jednak w Panu ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Osądźcie sami, czy wypada kobiecie modlić się do Boga bez nakrycia głowy? Czyż sama natura nie uczy was, że gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to wstyd? A jeśli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie. A jeśli ktoś myśli być kłótliwy, my takiego zwyczaju nie mamy, ani kościoły Boże. Ostatnio przyjrzeliśmy się tym powodom, które apostoł Paweł rzeczywiście zawiera w tym fragmencie, i przyjrzeliśmy się tym powodom, do których odwołują się przeciwnicy tej nauki, mówiąc, że rzekomo to, o czym Paweł tutaj mówi, jest odniesieniem do kultury, religijności, zwyczajowości, szczególnie w samym Koryncie. Przyglądaliśmy się tym różnym argumentom, analizowaliśmy je z punktu widzenia historii i również z punktu widzenia samego tego fragmentu. Dzisiaj chciałbym zająć się ostatnimi trzema obiekcjami, które pojawiają się w tym kontekście. Na polskiej stronie God Questions, to jest angielska strona, ale Polacy tłumaczą tą stronę, znajdziecie wiele różnych ciekawych pytań dotyczących różnych zagadnień chrześcijańskiego życia, zagadnień teologicznych, i jest tam wiele wartościowych odpowiedzi autorów tej strony. Jest tam też pytanie, czy chrześcijanka powinna nosić nakrycie głowy. I w odpowiedzi czytamy tam między innymi takie słowa. Nakrycie, o którym jest mowa w wersecie 13, może być ubraniem, materiałem, ale może odnosić się także do długości włosów kobiety w oparciu
o dwa następne wiersze. Z kontekstu tego fragmentu wynika, że kobieta, która nosi długie włosy, wyraźnie wyróżnia się i można ją łatwo odróżnić od mężczyzny. Apostoł mówi, uważnie słuchajcie, co tu jest powiedziane, apostoł mówi, że w kulturze koryńskiej, gdy włosy żony były dłuższe niż jej męża, to wskazywało to na jej uległość względem jego autorytetu. Czy właśnie to przeczytaliśmy w tym fragmencie? Czy apostoł Paweł to mówi? W którym wierszu mówi o kulturze koryńskiej? Nic tu nie ma na temat kultury koryńskiej, ani o tym, że długość włosów wskazuje na uległość względem autorytetu. Z jakiego kontekstu tego fragmentu wynika, że kobieta, która nosi długie włosy, wyraźnie wyróżnia się i można ją łatwo odróżnić od mężczyzny? Czy Paweł w ogóle o tym mówi w tym fragmencie? To jest zadziwiające, jak wielu ludzi czyta lub cytuje fragment Pisma Świętego, a następnie głosi swoje własne poglądy w oderwaniu od tego, co właśnie przeczytali i zacytowali. Apostoł Paweł, odnosząc się do zachowania chrześcijan podczas zgromadzenia, po przedstawieniu teologicznych argumentów za nakrywaniem głów przez kobiety i odkrywaniem głów przez mężczyzn, odwołuje się do ostatniego argumentu naturalnego porządku rzeczy, mówiąc o włosach, które zostały dane kobiecie jako okrycie. Niektórzy więc traktują koniec wiersza 15 jako wyjaśnienie, czym jest to nakrycie głowy, o którym apostoł Paweł mówi w całym tym fragmencie. Chodzi po prostu o włosy, ewentualnie długie włosy, gdyż czytamy tutaj, włosy są dane jej jako okrycie. Tak jak już powiedzieliśmy ostatnio, w tym 15 wierszu apostoł Paweł używa innego greckiego słowa, mówiąc okrycie, w kontraście do tego słowa, czy raczej czasownika, którym posługiwał się we wcześniejszych wierszach, mówiąc o tym, że kobieta ma nakrywać głowę, a mężczyzna nie wolno mu, nie może nakrywać głowy. Ściślej rzecz biorąc, apostoł Paweł w 14 i w pierwszej części 15 wiersza, tak jak powiedzieliśmy, nie mówi o długich włosach. Tutaj występuje czasownik komao, który opisuje szczególną dbałość o włosy, układanie fryzury, zaplatanie warkoczy i tym podobne. Co dalej Paweł mówi, nie przystaje mężczyźnie, ale jest naturalną ozdobą kobiety. Chciałbym jednak zastanowić się z wami nad tym wyjaśnieniem, że włosy, czy długie włosy, są dane kobiecie jako okrycie. Czy o tym cały czas Paweł mówił? Czy mówił o włosach? Zauważmy, że apostoł Paweł mówi o nakrywaniu głów kobiet tylko w czasie modlitwy i prorokowania, podczas gdy włosy kobiety są jej ciągłym przykryciem. Wiersz 15 sugeruje, że w naturalny sposób kobiety są obdarowane obfitszymi, atrakcyjniejszymi włosami niż mężczyźni. To wynika z różnic genetycznych i hormonalnych. Natomiast wiersz 6, i Paweł to nazywa, że sama natura nas o tym poucza. To mówi o, oczywiście nie tym językiem, nie mówi o genetyce i o hormonach, ale to z tego wynika w naturalny sposób. Natomiast wiersz 6 mówi, że sama kobieta ma nakrywać głowę, to ona ma nakrywać głowę w czasie modlitwy i prorokowania. Włosy natomiast są jej dane, ona je nie musi ich nakładać i zdejmować. Trudno by to było. Kobiety dbają i układają swoje włosy
niezależnie od religijnej orientacji. To jest powszechne na całym świecie, we wszystkich religiach, z wyjątkiem tych ascetycznych, które zabraniają kobietom dbać o ich włosy. Natomiast tutaj w tym fragmencie widzimy, że chrześcijanki mają nakrywać głowy z powodów duchowych. I te powody są wyraźnie przedstawione od 3 do 10 wiersza. Rozważaliśmy je. Co jest powodem, dla którego kobiety mają nakrywać głowy? I dlaczego mężczyźni nie mają nakrywać głowy? Mężczyźni reprezentują chwałę Boga. I chwała Boga podczas modlitwy i prorokowania ma być odkryta. Kobiety reprezentują chwałę człowieka i ich chwała ma być zakryta w czasie modlitwy i wielbienia Boga. Bardzo prosta argumentacja apostoła Pawła. Kobiece włosy są chwałą kobiety, jak mówi wiersz 15. Natomiast nakrywanie głów przez chrześcijanki ma przeciwny cel. Ma na celu ukrycie chwały, ludzkiej chwały. Ponadto, jaki byłby sens 6 wiersza, popatrzcie na 6 wiersz, jeśli zamiast nakrycia głowy wstawimy tam włosy albo długie włosy, jaki będziemy mieli sens tego wiersza? Jeśli więc kobieta nie ma włosów, niech się też strzyże. A co to? Tak? Jeżeli tak, to jeżeli tutaj wstawimy, nie nakrywa głowy, w sensie nie ma włosów, albo nie ma długich, weźmy długich włosów, tak? Jeśli kobieta nie ma długich włosów, czyli ma krótkie, niech się też strzyże. Jak ma się strzyc, jak już ma krótkie włosy? Na koniec tej argumentacji. Jeśli włosy są nakryciem, o którym apostoł Paweł mówi w całym tym fragmencie, to cóż oznacza odkrywanie głów przez mężczyzn? Oznaczałoby to pozbycie się naszych włosów. Wszyscy bracia na czas modlitwy i prorokowania winni świecić łysiną. To oczywiście absurd. Patrząc na wczesne ryciny chrześcijańskie i wczesne pisma apologetów chrześcijańskich, pisarzy z pierwszego, drugiego, trzeciego wieku, właściwie drugiego, trzeciego wieku, bo w pierwszym wieku mamy Nowy Testament, ale drugi, trzeci, czwarty wiek, mamy odniesienia do tego tematu, mamy komentarze tych wczesnych tak zwanych ojców Kościoła, którzy odnoszą się do tego fragmentu i mówią o tym, co miało miejsce wtedy, w tamtym kościele i co, jak wiemy, miało miejsce przez wszystkie pozostałe wieki, do XIX wieku, w całym kościele, w całym chrześcijaństwie. Te wczesne ryciny, jak i wczesne pisma chrześcijańskie składają jednoznaczne świadectwo, że mężczyźni podczas modlitwy i prorokowania mieli odkryte głowy i nie wszyscy byli łysi, a kobiety nakrywały głowy długim welonem czy rodzajem chusty, która okrywała ich włosy, ale nie twarze. To jest bardzo ważne, gdyż dzisiaj w tym całym muzułmańskim świecie kobiety, wiecie, są traktowane, jak są traktowane i zakrywanie ich twarzy jest obowiązkiem nawet na ulicy. Paweł niczego takiego tutaj nie naucza. Ci, którzy próbują to wrzucić do jednego worka z muzułmańskim traktowaniem kobiet, grubo się mylą i o tym wcześniej mówiliśmy, że ten fragment w żaden sposób nie uwłacza godności kobiet, ani nie umniejsza ich wagi czy ich pozycji. To zupełnie nie o tym tu jest mowa. Ci, którzy w ten sposób traktują ten fragment, zupełnie nie rozumieją argumentacji Pawła i powodu, dla którego Paweł nakazuje nakrywać głowy kobietom, a nie nakrywać głów przez mężczyzn. I tutaj oczywiście nie ma mowy o nakrywaniu twarzy. Mowa jest tylko o nakrywaniu głów. I jak mówię, te wczesne ryciny pokazują nam, że kobiety miały zakryte, po prostu włosy, twarzy miały odkryte. Wspomnę tylko bardzo krótko o jeszcze jednej niezwykłej interpretacji nakrycia głowy przez kobiety w postaci męża. Niektórzy uważają, że skoro mąż jest głową żony, to cały ten fragment należy tłumaczyć w kontekście małżeńskim, tak jak zrobił to Piotr Zaremba w swoim nowym przekładzie. Zamiast słowa mężczyzna, kobieta używa tam
mąż, żona, chociaż chyba w jednym miejscu niekonsekwentnie zmienia to, chociaż cały czas te same greckie słowa są w oryginale. Według tej niezwykłej interpretacji mąż stanowiący duchowy autorytet jest duchowym okryciem swojej żony. Ciekawym skutkiem takiej interpretacji jest tłumaczenie wiersza 10, gdzie czytamy, że żona powinna mieć na głowie władzę albo, jak Piotr Zaręba przetłumaczył, znak podporządkowania władzy ze względu na aniołów. Czyli co powinna mieć na głowie? Męża? Ma go cały czas. Ale w jakim sensie ma to robić w czasie modlitwy i uwielbienia? Jak ma tego męża? Swój autorytet, bo tam jest użyte słowo w Grece autorytet, że kobieta ma autorytet na głowie. Exousia pojawia się greckie słowo. Czyli co ma mieć na głowie? Przecież mąż jest jej głową. Jeżeli nawet przetłumaczymy znak podporządkowania władzy, no to jeżeli mąż jest jej nakryciem, to co jest tym znakiem? Wszelkie dziwaczne interpretacje, kiedy poddamy je uważnej analizie, okazują się niedorzeczne i pozbawione spójności. Bądźmy więc bardzo ostrożni i dokładnie badajmy wszelkie kościelne rewelacje. Zastanówmy się jeszcze przez chwilę nad dwoma powszechnymi obiekcjami podnoszonymi przeciwko nakrywaniu głów. I to są te już ostatnie obiekcje, które podejmują nawet ci, którzy są przekonani co do tego, o czym Paweł mówi, którzy uznają tutaj, że faktycznie Paweł naucza tutaj o nakrywaniu głów i uznają, że jest to biblijne i właściwe, ale nadal jeszcze nie chcą się temu poddać i tutaj powołam się znowu na zakończenie tego artykułu z tej polskiej strony God Questions, gdzie oni mówią i mają się wszystkiego, naprawdę, tam ta ich argumentacja jest tak chaotyczna w tym artykule i mają się tych wszystkich możliwych interpretacji, tego, że to włosy, tego, że to historia, tego, że to korynckie kurtyzany, tych wszystkich argumentów, które są nieprawdziwe tak naprawdę i kończą ten artykuł w taki sposób. Dzisiaj kobieta może nadal nosić nakrycie głowy jako znak swojej uległości względem autorytetu męża, jeśli chce. Jest to jednak osobisty wybór, a nie znak duchowości. Prawdziwa kwestia dotyczy postawy serca, uległości i posłuszeństwa autorytetowi, jak Panu. I cytują Efezjan 5:22. Bogu zależy bardziej na postawie serca, aniżeli na nakryciu głowy. I myślę, że zgodzimy się, że postawa serca jest kluczowa i priorytetowa. Nie tylko w odniesieniu do tego zagadnienia, ale do każdej praktyki chrześcijańskiej. Oczywiście, jeśli nakrywanie głowy przez siostry nie pokrywa się z właściwą postawą serca, to mamy do czynienia z obłudą i pozorem. Ale to dotyczy także uczestnictwa w modlitwie. Jeżeli ktoś modli się z niewłaściwą postawą serca, cóż jest warta taka modlitwa? To samo dotyczy się udziału w wieczerzy pańskiej. Jeżeli ktoś przystępuje do wieczerzy pańskiej z niewłaściwym sercem, to własny sąd jej pije. To samo dotyczy się chrztu. Jeśli ktoś nie jest odrodzony i się daje ochrzcić, to cóż mu to pomoże? To wszystko jest bezużyteczne. To dotyczy wszelkich naszych zewnętrznych działań. One mają wyrażać wewnętrzne postawy i przekonania i wtedy mają wartość, również
nakrywanie głów. Tylko wtedy ma wartość, jeśli wyrażają właściwe postawy serca. Ale idąc tokiem tej argumentacji, czy więc powinniśmy przestać śpiewać i publicznie się modlić, dlatego że niektórzy robią to obłudnie czy bezmyślnie? Czy nie mamy wspominać śmierci naszego Pana, błogosławiąc chleb i kielich, dlatego że niektórzy czynią to, nie rozróżniając ciała i krwi Pańskiej? Czy nie mamy chrzcić ludzi, którzy wyznają wiarę w zbawcze dzieło Pana Jezusa, dlatego że niektórzy ochrzczeni po jakimś czasie okazują się fałszywymi braćmi i ludźmi nieodrodzonymi? Czy mamy więc zaprzestać tych wszystkich praktyk, dlatego że niektórzy czynią to z niewłaściwym sercem? Pismo Święte nakazuje nam czynić te wszystkie rzeczy w szczerości i w prawdzie. I to samo dotyczy nakrywania i odkrywania głów. Nie możemy tego negować i wyrzucić tylko dlatego, że niektórzy robią to w niewłaściwy sposób. Mamy to czynić ze zrozumieniem i uwielbieniem dla naszego Boga. Jakże niewłaściwym jest odrzucanie jakichkolwiek nakazów Bożego Słowa, dlatego że jacyś ludzie je błędnie czy lekkomyślnie traktują. Czy nie powinniśmy raczej dokładać wszelkich starań, aby nasze serca były czyste i poświęcone Panu, tak aby nasze słowa i nasze czyny pokrywały się z ich błogosławionym stanem? Nie możemy się kierować obłudą innych, ale musimy zabiegać o naszą własną szczerość i autentyczność. Jeśli Bóg coś nakazuje, to jest wielce niestosowne i niebezpieczne, by lekceważyć Jego nakazy lub szukać wymówki, aby robić po swojemu albo tak, jak robią wszyscy, w cudzysłowie. I ostatnia obiekcja, która jest powszechnym wybiegiem stosowanym w wielu, wielu wypadkach. Jeśli nie mamy już lepszego argumentu, by czegoś nie zrobić, co jest napisane w Bożym Słowie, możemy zadać pytanie: czy to jest niezbędne do zbawienia? Słyszeliście to? Ale czy to jest niezbędne do zbawienia? Może sami zadawaliście takie pytanie. Uważam, że jest to z gruntu błędne pytanie. Zbawienie jest dziełem Boga, a my jesteśmy po stronie przyjmujących zbawienie z łaski, przez wiarę. Ale zastanówmy się, o jakiej wierze mówimy. O samowolnej wierze? O nieposłusznej wierze? O krnąbrnej wierze? Czy o pokornej, posłusznej, poddającej się pod Boże panowanie wierze? Oczywiście zawsze możemy wskazać na Łotra umierającego na krzyżu obok Pana Jezusa. On nic nie zrobił, poza wyznaniem własnej winy i prośbą o wspomnienie na niego, gdy Pan Jezus będzie w raju. Nie dał się ochrzcić, nie chodził do zboru, nie pomagał potrzebującym, okradał ich wcześniej przez całe, czy tam jakąś część swojego życia. Nie dawał dziesięciny, nie przystępował do wieczerzy pańskiej, nie rozdawał chrześcijańskich traktatów, nie modlił się o misjonarzy, a jednak był zbawiony. Czy więc mamy go postawić za wzór chrześcijanina i mamy go naśladować? Czy to jest nasza logika? No bo przecież on był zbawiony ostatecznie, tak czy nie?
Jeśli chcemy być zbawieni, to nic nie róbmy, tylko tak jak on. Powiedzmy, Panie, wspomnij na mnie w raju i przyznajmy się, że jesteśmy złymi ludźmi. Czy to jest faktycznie, tak ma to wyglądać? Co my tu dzisiaj robimy? Oczywiście mamy naśladować Jego pokutę i Jego wiarę, ale nie możemy zatrzymać się na Jego przykładzie, chyba że jesteśmy w takim samym położeniu, w jakim On się znajdował. Jeżeli mamy człowieka, który umiera, możemy wskazać mu na tego łotra i powiedzieć, jest dla ciebie jeszcze nadzieja. Uwierz w Pana Jezusa, zaufaj Mu, wyznaj swoje grzechy, pokutuj, wierz w Jezusa, a będziesz zbawiony. Tak, jeżeli ktoś się znajduje na łożu śmierci, to wtedy już więcej nic nie może zrobić. I rzeczywiście może być zbawiony przez prostą, ufną wiarę w to, co Pan Jezus uczynił dla niego na krzyżu. Jeśli zaś jesteśmy w innym położeniu, to Bóg oczekuje od nas innych rzeczy, których od tego łotra i od jemu podobnych nie oczekuje. Zadajmy sobie pytanie. Czy można być zbawionym bez chrztu, bez codziennej modlitwy, bez czytania Słowa Bożego, bez udziału w chrześcijańskiej wspólnocie, bez dobrych uczynków, bez sprawiedliwego i świętego życia? Jeśli chcemy, możemy zasłonić się kilkoma wierszami z Biblii i szukać precedensów w Bożym Słowie, ale wiedzmy, że wiara bez uczynków jest martwa i bezużyteczna i sama wiara, goła wiara w cudzysłowie, nikogo nie zbawi. Jakub pisze wyraźnie o tym w swoim liście, że taka wiara, w której nie ma owocu, w której nie ma działania, nikogo nie zbawi. Nasze działanie dowodzi naszej wiary albo wykazuje nasz brak wiary. Możemy mówić, że wierzymy, ale to nasze życie, nasze postępowanie dowodzi tego, czy rzeczywiście wierzymy, czy też tylko mówimy, że wierzymy. Kiedy ludzie przychodzili do Jana Chrzciciela, mówiąc, że są potomkami Abrahama, Jan Chrzciciel mówi, nie wmawiajcie w siebie, nie wmawiajcie w siebie, że jesteście potomkami Abrahama, ale dowiedzcie tego przez wasze postępowanie. Dowiedzcie tego. Jakub mówi to samo. Pokaż mi swoją wiarę, która nie ma żadnych uczynków, która jest nieposłuszna, która jest krnąbrna, która jest martwa. Myślisz, że taka wiara cię zbawi? Mówisz, że wierzysz? Mówi, demony też wierzą i aż drżą, tak wierzą. Ale myślisz, że taka wiara kogokolwiek zbawi? Nie. Wiara w biblijnym myśleniu jest ściśle związana z posłuszeństwem i z działaniem. Kiedy Biblia mówi o wierze, mówi o posłuszeństwie i o działaniu. Zauważcie, że Pan Jezus, odnosząc się do wiary ludzi, odnosi się do tego, co oni albo mówili, albo co robili. I wtedy widział ich wiarę. Dosłownie, Pismo mówi, że zobaczył ich wiarę. Zobaczył w tym, jak oni się zachowywali, jak postępowali, co mówili. Wiara jest ściśle związana z posłuszeństwem i działaniem. Jeśli wierzysz Bogu, to pełnisz Jego wolę. Jeśli kochasz Boga, to przestrzegasz Jego przykazań, tak jak dzisiaj Paweł czytał z Psalmu 119. Ja przeczytam kilka wierszy z pierwszego listu Jana, który, jak wiecie, jest listem, który mówi o miłości Boga do nas i mówi o naszej miłości do Boga. I Jan w swoim pierwszym liście, w drugim rozdziale, w trzecim wierszu mówi tak, a z tego wiemy, że go znamy. Z czego? Gdybyśmy nie otworzyli tego fragmentu. Z czego wiesz, że go znasz?
że byłeś na ewangelizacji, że podniosłeś rękę, że zmówiłeś modlitwę grzesznika, z tego wiesz, że go znasz, że był taki dzień w twoim życiu, kiedy się pomodliłeś modlitwą grzesznika? Jan pisze coś takiego. Z tego wiemy, że go znamy, jeśli jego przykazania zachowujemy. To jest Nowy Testament, to nie jest Psalm 119, jeśli ktoś chce walczyć z tym, co Paweł powiedział, i powiedzieć, a to Stary Testament. A to nie, to jest poselstwo całej Biblii. Jan pisze, z tego wiemy, że go znamy, że zachowujemy jego przykazania. Dalej mówi w wierszu 4, kto mówi, znam go, ale przykazań jego nie zachowuje, jest kim? Kłamcą. A więc jeśli mówisz, że znasz Boga, jeśli mówisz, że wierzysz w Boga, a nie zachowujesz jego przykazań, jesteś kłamcą. Tak apostoł Jan mówi, to nie są moje słowa, ja tylko powtarzam za Janem. Kto mówi, znam go, a nie zachowuje jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Lecz kto zachowuje jego słowo, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boga. A, miłość Boga. W kim się prawdziwie dopełnia? W tym, który przestrzega jego słowa. Po tym poznajemy, Jan dalej mówi, po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Chcesz wiedzieć, czy w nim jesteś? Zadaj sobie pytanie, na ile jesteś mu posłuszny? To jest wiara. Wiara, która rodzi posłuszeństwo. Niewybiórcze posłuszeństwo. Dobra, to mi się podoba, to mi się nie podoba, to mi się podoba, to mi się nie podoba, to mi pasuje, to mi nie pasuje, to mi po drodze, to mi nie po drodze. Nie o takiej wierze mówimy. Kiedy mówimy, co nas zbawia? Zbawia nas wiara, że Jezus jest naszym Panem. Co to znaczy, że jest naszym Panem? To znaczy, że już nie należymy do siebie, że nie żyjemy po swojemu, że nie kierujemy się naszym widzimisię, ale On panuje, On rządzi. Jego wola decyduje. To On panuje. I to jest tylko taki Jezus cię może zbawić, który jest twoim Panem. Jeśli masz Jezusa, który jest tylko twoim Zbawicielem, ale nie jest twoim Panem, nie masz prawdziwego Jezusa i nie masz Zbawiciela tak naprawdę. Jest powiedziane, że musimy Go wyznać Panem, aby być zbawionymi. I to nie chodzi o to, że tylko powiesz ustami. Jezus mówi, w tym dniu wielu przyjdzie i powie, Panie, Panie, ustami będą mówić, Panie, Panie. A Jezus mówi, nie znam was. Dlaczego? Bo czynicie nieprawość, nie czynicie prawości, nie czynicie tego, co jest wolą mojego Ojca. Nie czynicie tego, co Bóg nakazał. Więc rozumiemy, że to nasze dzisiejsze ewangeliczne, łatwe wpychanie ludzi do Królestwa Bożego jest błędne. Przynosi nam więcej szkody niż pożytku w Kościele. Bo mamy wielu ludzi, którzy ustami mówią, deklarują coś, ale ich życie w ogóle na to nie wskazuje, że oni w to wierzą, że oni prawdziwie deklarują z serca. Są to puste deklaracje, emocje. Często spotkania ewangelizacyjne są tak zorganizowane, żeby wzbudzić w ludziach emocje, żeby doprowadzić ich do łez. I w emocjach ludzie coś deklarują, czego nie rozumieją, czego naprawdę nie mają w sercach. I później się okazuje, w praniu, że tak powiem, w praktyce, że to w ogóle nie są ludzie odrodzeni. Są tacy, którzy na każde wezwanie ewangelizacyjne wychodzą do przodu. Za każdym razem, tak samo przeżywają, tak samo się wzruszają, tak samo pięknie wyznają, ale wychodzą z ewangelizacji i dalej żyli tak, jak żyli. Nic się nie zmienia. A więc pytanie, czy oni naprawdę uwierzyli? Czy oni prawdziwie uznali Jezusa Panem swojego życia? To nasze życie, bracia i siostry, dowodzi, czy jesteśmy w Nim. Po tym się poznaje, że dopełniła się w nas miłość Boga, jeśli trwamy w Jego Słowie, jeśli przestrzegamy Jego przykazania. W trzecim rozdziale Jan dalej pisze, w 24 wierszu, a kto przestrzega Jego przykazań, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka.
Kto mieszka w Bogu, a Bóg w nim? Ten, kto przestrzega Jego przykazań i ten, który otrzymał Jego ducha. I w 5 rozdziale znowu Jan powtarza, na tym bowiem polega miłość ku Bogu. Nie na tym, że zaśpiewamy piękną pieśń. To piękne śpiewać piękne pieśni o miłości. Ale Biblia nigdzie nie mówi, że kto śpiewa piękne pieśni o miłości, ten kocha Boga. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, wiersz 3, 5 rozdziału, że się przestrzega Jego przykazań. Więcej, Jego przykazania nie są uciążliwe. Człowiek jest rozmiłowany w Jego przykazaniach. Człowiek jest rozmiłowany w pełnieniu Jego woli. I to nie jest dla niego uciążliwe. Jeżeli coś kochasz, jeżeli coś naprawdę jest dla ciebie cenne, jeżeli coś jest twoją rozkoszą, to nie jest to uciążliwe. Nie wzdychasz, nie marudzisz, nie narzekasz, że musisz to robić, ale czynisz to z ochotą, z radością. I to jest dowód tego, że uwierzyłeś w Boga. To jest dowód, że kochasz Boga, bo ufasz Bogu, że Jego wola jest doskonała, że Jego przykazania są słuszne, potrzebne, zbawcze, życiodajne. I to z ochotą czynisz, z oddaniem to czynisz, z radością. A więc wracamy do tego pytania, tylko że troszkę inaczej je postawię. Czy można być zbawionym, będąc nieposłusznym Bogu? Czy można być zbawionym, lekceważąc Boże przykazania? Jeśli tak postawimy pytania, to stawia to naszą wiarę w pełniejszym świetle. Jeśli ktoś chce lekceważyć czy zbywać Boży nakaz skierowany do chrześcijan gromadzących się w modlitwie i rozważaniu Bożego Słowa, zapisany w pierwszych 16 wierszach 11 rozdziału 1 listu do Koryntian, niech to czyni na własną odpowiedzialność. Ja spełniłem swoje zadanie, starając się jak najwierniej wyjaśnić znaczenie tego fragmentu i wzywając nas wszystkich do posłuszeństwa przykazaniom zawartym w tym fragmencie. Resztę pozostawiam pracy Ducha Świętego i naszej decyzji, w której jesteśmy wolni. Nie mamy tutaj zwyczaju w tym zborze nikogo do niczego zmuszać, nikogo wmanipulowywać w coś, czy wywierać na kimkolwiek nacisk. Nie, nie robimy tego i nie będziemy tego robić. Staramy się wiernie, prosto, tak jak potrafimy najlepiej, głosić Boże Słowo, wyjaśniać Boże Słowo, ufając, że Duch Boga pracuje w sercach tych, którzy Go kochają, tych, którzy chcą być posłuszni Bogu. Duch Boży przekonuje, wykonując swoją świętą pracę w naszych sercach. To, co do nas należy, to rozważyć to, co słyszymy, co czytamy i poddać się Bożemu objawieniu i Bożemu prowadzeniu. Amen. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany Panie, tak prosimy, byś Ty przez Twego Świętego Ducha mówił do naszych serc, aby Twoje Słowo pracowało w nas, aby Twoje Słowo zmieniało nasze myślenie, nasze postawy, nasze życie. Zachowaj nas od lekceważenia jakiegokolwiek fragmentu Twego Słowa. To Twój Syn, Pan Jezus, powiedział, ani jota nie przeminie, ani kreska z Bożego prawa. Niebo i ziemia przeminie pierwej, ale Twoje Słowo nie przeminie. Twoje Słowo trwa na wieki. Jest to Słowo życia. Prosimy, kochany Panie, byś dał nam głęboką miłość do Twojego Słowa. Zaufanie do Ciebie,
ufne poddanie się Twojej woli, praktykowanie wszystkiego, o czym mówisz w swoim Słowie. Dopomóż nam w tym. Wiesz, żeśmy słabi, wiesz, żeśmy twardego karku. I dzisiejsza atmosfera kościelna i wiele rzeczy, które dzieje się w Kościele, nie sprzyjają posłuszeństwie Twojemu Słowu. Dopomóż nam, Panie, dopomóż nam, prosimy, w pośród tej pozornej wolności, temu duchowi humanizmu, liberalizmu, być Twoimi uczniami, uważnie Ciebie słuchać i kochać Ciebie w naszym posłuszeństwie, w naszym pełnieniu Twojej woli, aby przed nami szeroko było otwarte do Twego drzwi, do Twego Królestwa, abyśmy bez obawy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sumieniami. Dziękujemy za Twoją świętą krew, która obmywa nas z naszych grzechów, z naszych upadków, z naszych błędów. Prosimy, byś kontynuował Twoją pracę w naszych sercach, abyśmy nie wracali w kółko do tych samych grzechów nieposłuszeństwa, ale doświadczali wyzwalającej mocy Twojego krzyża, mocy Twojego świętego ducha, aby nowe życie prowadzić, pełne owocu sprawiedliwości, miłego Tobie posłuszeństwa. Oddajemy Ci chwałę, nasz Panie i Boże. Amen.